Witam w sali Skocynierki. Proszę Państwa, od Mistrzostw Polski U14 upłynęło już pół roku. Mistrz Polski kontra wicemistrz Polski, jak mówiłem przez mikrofon, to nie te same składy, nie ci sami trenerzy, ale te same tytuły, bo tytuły zostają do końca życia. Chromik Żary, wzmocniony dwoma zawodnikami Zielonej Góry, a drużyna Śląska Wrocław, można powiedzieć, osłabiona. No nie ma Widzka, nie ma Zdeba, nie ma Nowakowskiego, nie ma Jungera, nie ma Tymka, także trener Krzak też się zmienił. Trzeba by budować zespół, a wiadomo, że Śląsk Wrocław to ogromny ośrodek, dobry ośrodek, znany z całej Polsce od szkolenia młodzieży, że prędzej czy później tu i tak będzie silna koszykówka w tym roczniku. Może już za rok na kadeta, kto wie. Póki co mamy drugi Dutchman Cup. Pamiętam, jak rok temu tutaj jednym punktem po wspaniałym meczu wygrał Chromik. No dzisiaj w roli faworyta z mocniejszym składem prowadzi 53-36. Szkoda, że wcześniej nie nagrywałem, bo Moon trafił z 22 metrów pięknie, ale inni to mają nagrane. Gdyby wszystkie punkty wpadały, to mielibyśmy tutaj rekord, jaki jest rekord w NBA, 187 do 183. No i to by musiało wszystko wpadać, nie? Żeby zdobyć 370 punktów. Kasper Bąkowski. Time out. Proszę Państwa, wspominałem tutaj o Kępińskim, który jest zapaśnikiem, ale mamy też karatekę. Alex Moon to mistrz Polski, mistrz Węgier i mistrz Europy w karate. Także, że mamy tutaj naprawdę fajne osobistości koszykarskie. Dobrze, że jednak wybrali koszykówkę, bo to najpiękniejszy sport ze wszystkich sportów. Troszkę się cofamy w Europie, troszkę nie ma promocji tego kosza przez PZ Kosz, no ale co zrobić? Kluby nie mają pieniędzy, dzieci wybierają inne dyscypliny, miasto nie daje. Gdyby nie rodzice, kochani rodzice, którzy pomagają jak mogą, a potem jeszcze, jak zawodnik chce zmienić klub, to muszą go wykupić. To jest, no ale to jest inna sprawa, nie? Na dzisiaj może się poprawi wreszcie. Póki co piłka nożna rządzi, choć Polska w rankingu spadła na same dno praktycznie. 70 któreś miejsce. No, ten, znowu oglądają. No i komputery, komputery. 16 milionów.
Ale cieszymy się, że do Wrocławia powróciła Ekstraklasa. Na razie tyle, do usłyszenia, jeszcze zrobimy jeden filmik w czwartej kwarcie z dołu, bo warto, warto po prostu filmować. Chłopcy zawsze mają wspomnienia po latach, mogą wrócić do filmiku, zobaczyć, jak byli maluchy i biegały po parkiecie. Dlaczego SKM dzisiaj ma już 9 milionów wyjść? Bo dużo, dużo dzieciaków wraca, nie? Dzisiaj ci chłopcy, co zaczynałem pierwsze filmiki, mieli po 12-13 lat, dzisiaj już mają po 21. I sobie znajdą.